Mówienie symboliki na podstawie kart Tarota. Naturalnie Tarot to od Crowleya. Podstawowym przesłaniem naszej dzisiejszej 142 ceremonii jest Rycerz Kielichów, czyli wybór rodziny dusz. Czyli ludzi, skupiam się na ludziach, którzy są w Twoim najbliższym otoczeniu, czyli z którymi spędzasz najwięcej czasu. Ten właściwy wybór, tych właściwych ludzi, którzy pozwalają Ci być takim właśnie rycerzem kielichów. Zwróć uwagę na te symbole. Mamy tutaj bardzo dużą dynamikę, taką aktywność. Jeźdźca, który jest uskrzydlony, i tutaj porównanie do ciebie. Kto cię uskrzydla? Którzy ludzie z Twojego otoczenia dodają ci skrzydeł, czyli z radością, lekkością, dynamiką idziesz do przodu, realizujesz Twoje cele, Twoje marzenia, Twoje pragnienia, to wszystko, co w tobie żyjesz Twoją indywidualnością, niepowtarzalnością, prawdziwością i realizujesz również Twoje powołanie. Jak już mówiliśmy o tym ostatnio, z radością, czyli gdy idziesz z radością, to jesteś również na właściwej drodze Twojego powołania. Uskrzydlony jeździec na białym koniu, czyli ta czystość. Wśród takich ludzi ty możesz być sobą. Ty nie musisz zakładać masek, ty nie musisz udawać kogoś innego, ty nie musisz robić jakichś dziwnych podchodów czy jakichś zgniłych kompromisów. Tylko idziesz do przodu w pełni siebie. I zwróć uwagę, że niesie on puchar, puchar emocje, czyli czyste emocje, miłość. Ty idziesz z miłością, radością, wszystko co robisz robisz z miłością, bo wiesz, że masz taki solidny fundament obok ciebie. I tutaj można powiedzieć nie ilość, ale jakość się liczy. Czasami jeden prawdziwy przyjaciel, a prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, jest ważniejszy niż Tysiąc takich byle jakich przyjaciół, którzy tylko myślą o sobie, albo o tym, jak Cię wykorzystać, albo tak w rzeczywistości wcale dobrze ci nie życzą. Czyli czasami lepiej mieć jednego prawdziwego przyjaciela niż tysiąc byle jakich, ale takiego, który cię wspiera, motywuje i inspiruje. I pamiętaj jeszcze raz to przesłanie takim Taką siostrą, bratem w tej wybranej rodzinie dusz może być ktoś, z kim dzieli cię ogromna odległość, z kim masz tylko kontakt telefoniczny, z kim masz tylko kontakt listowy, z kim masz tylko kontakt um, telepatyczny, kogo tylko czujesz i czujesz jego wsparcie. To nie musi być osoba, z którą jesteś tak fizycznie obok siebie. Czyli w tej inspiracji, by wybrać tych ludzi. Mówiłam o tym na naszej ceremonii, aby szczególnie zwrócić uwagę również na tych ludzi, których oglądasz, których słuchasz, których materiały mają na Ciebie wpływ, może autorów książek, którzy w jakikolwiek sposób pomagają Ci, że jesteś naprawdę sobą i idziesz z taką właśnie dynamiką do przodu. Od jakości tej wybranej rodziny dusz zależy Twoje szczęście, Twoje spełnienie, wszystko, co w życiu osiągniesz, z kim przestajesz, takim się stajesz. I dlatego to przesłanie było uzupełnione o kartę 21 w Tarocie, czyli Wszechświat. Wszystko jest możliwe, zupełnie nowy czas, nowy początek, bo gdy idziesz z taką energią do przodu, to, to wszystko jest możliwe. Uwaniasz się całkowicie od jakichś karmicznych połączeń, blokad, więzów tego wszystkiego, co mamy tutaj, to już jest za tobą, zwróć na to uwagę. To wszystko, to ciemne, czyli oczekiwanie problemów, kłopotów, tacy ludzie, którzy ci szepczą cały czas, ucha, nie uda ci się, a coś tam, coś tam, albo wszystkie ich problemy ci opowiadają bo to jest dla nich najważniejsze, żeby to wszystko wrzucić do Ciebie i uwolnić się od tego, bo traktują Cię jako kosz na śmieci dla swoich. Negatywnych myśli. To tak jak na tej karcie. O tą kartę już żeśmy omawiali, pamiętasz? Ten jeden piękny miecz, a te wszystkie miecze uderzają w jego wierzchołek, rozbijają tą różę, czyli to, co kwitnie, co mogłoby przynieść obfite plony. One to całkowicie niszczą. Destrukcja kompletna, sabotaż, zahamowanie, blokada. Ty znasz takich ludzi, bo każdy z nas ma takich ludzi w swoim otoczeniu lub miał takich ludzi w swoim otoczeniu, wampirów, Energetycznych ludzi, którzy są tylko i wyłącznie na poziomie narzekania, niskich wibracji, którzy wcale nic nie chcą zmienić w swoim życiu, tylko chcą wszystkich innych tym obarczać, albo którzy. W jakikolwiek inny sposób kradną energię. Bo do tej, do tej grupy ludzi naturalnie nie zaliczamy ludzi, którzy czasami mają problemy, czasami narzekają, potrzebują Twojej pomocy, Twojego wsparcia. Tutaj, do tej grupy, zaliczamy tych, którzy zawsze tylko narzekają, zawsze tylko mają problemy i zawsze chcą zrzucić to na barki kogoś innego. Bo wśród Twoich prawdziwych przyjaciół, Twojej rodziny, dusz. Będą również dusze, które mają chwilowy problem, które mają chwilową jakąś trudność, którzy nie mogą sobie z czymś poradzić, ale wtedy wspieracie się wzajemnie w tą czystą energią tej miłości, tego spełnienia i wszystko jest możliwe i szybciutko, idziecie oboje razem do przodu. Do tej grupy ludzi naturalnie zaliczamy również wszystkich tych, którzy mają takie zgniłe emocje, czyli cię blokują, hamują Cię na Twojej drodze, zatruwają Cię, wciągają Cię do tego bagienka, czyli to wszystko zostawiasz za sobą, tak jak ten rycerz on idzie do przodu, idzie w kierunku wszechświata, idzie w kierunku uwolnienia się od karmy, uwolnienia się od wszystkich blokad, a wszystko to czarne, brudne i ciemne zostawia za sobą, czyli to jest z tyłu, on idzie zupełnie w innym kierunku i tak jest przesłanie od siły wyższej tych wszystkich ludzi, te wszystkie wybrane dusze, które może nieświadomie wybrałaś, nieświadomie wybrałeś, bo towarzyszą ci już od wielu, wielu lat i to już jest takie większe przyzwyczajenie, że z takim ludźmi się spotykasz, z takim ludźmi spędzasz twój czas, tych zostawiasz za sobą. Te, to bagno, te problemy, te kłopoty, nie możesz iść z nimi dalej, bo jeżeli pójdziesz z nimi dalej, to to jest twoja przyszłość. Czyli drastycznie przesuwasz ich na dalszy plan, na drugi plan, na trzeci plan Mówisz im, kocham cię, zawsze jestem z tobą, i tak dalej, ale świadomie odsuwasz ich po prostu na drugi plan. Czyli ty nie musisz od razu im rzucić szmatki w twarz czy rękawice w twarz i powiedzieć: Słuchaj, ty tylko na mnie źle wpływasz, nie chcę mieć z Tobą nic więcej do czynienia, tylko po prostu możesz bardzo pięknie i dyplomatycznie powiedzieć: O, dziękuję, że dzwonisz, ja też myślałam o Tobie, życzę Ci wszystkiego dobrego, zobaczysz wszystko, będzie ok. Ale muszę kończyć, bo ym, nie wiem, poczta przyjechała na przykład. Muszę paczkę odebrać, albo cokolwiek innego, coś, co wymyślisz sobie, co będzie takim uwolnieniem się od tej rozmowy, albo w jakikolwiek inny sposób. O, bardzo cię przepraszam, ale mam teraz, muszę bardzo ważną rzecz teraz załatwić. Pogadamy za tydzień albo za, za dwa tygodnie, a jak będę miała troszeczkę więcej wolnego czasu, bardzo cię przepraszam. Pamiętaj, że Cię kocham, buziaczki papa. Pa. <laughs> Może to tak bardzo, bardzo drastycznie. Chodzi mi o to, że. Ty możesz tej osobie powiedzieć, że ona jest dla ciebie ważna, bo jest dla ciebie ważna, bo była dla ciebie ważna. Nie musisz jej od razu ym, zrównać z ziemią i, i powiedzieć, że ma na ciebie zły wpływ, bo dlaczego? Przecież nie musisz jej robić krzywdy, tylko po prostu dla ciebie podejmujesz tą decyzję. Dobrze, wiem, że te osoby na mnie źle wpływają, więc muszę je przesunąć na dalszy plan, jeżeli chcę iść w tym kierunku. Jeżeli ich nie przesunę na dalszy plan, to ich bagienko będzie. Moim bagienkiem. Czyli świadomie podejmujesz tę decyzję i delikatnie, powolutku odsuwasz te osoby. Na przykład na początku rozmawiacie codziennie przez telefon. To powiesz, a słuchaj, w tym tygodniu mam bardzo dużo spraw do załatwienia, bo to i to i to sobie zaplanowałam. Wiesz co, zadzwonimy się dopiero w przyszłym tygodniu. I później tak będziesz przedłużać, przedłużać, potem dwa tygodnie przerwy, miesiąc przerwy i tak zadzwonisz do tej osoby raz w miesiącu, czy ona do ciebie zadzwoni raz w miesiącu i wtedy sobie porozmawiacie, pogadacie, będzie wszystko ok, ale to już będzie ten drugi plan, trzeci plan, a nie ten pierwszy plan, gdzie ta osoba jest cały czas obok ciebie. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne, bardzo piękne przesłania, ponieważ mamy ten nowy rok 2021 ogromna szansa, aby uwolnić się od wszystkich karmicznych więzów, powiązań, bagienek, ciężkich energii i świadomie iść do szczęścia i być naprawdę sobą, bo to oznacza, że ty już nie musisz udawać kogoś innego, bo w tej wybranej rodzinie dusz. Ty zawsze możesz być sobą, bo ci ludzie, którzy są w Twoim najbliższym otoczeniu, oni chcą, żebyś była taka, jaka naprawdę jesteś, a nie jakaś taka z Instagrama, na przykład, albo, albo z Facebooka, prawda? Tylko prawdziwą osobą. I tak idziecie dalej, i nie tylko Ty osiągasz Twoje cele szybciej, ale będąc w takim połączeniu, również ta osoba osiąga jej cele dużo szybciej. I z taką wibracją oboje idziecie błyskawicznie do przodu uskrzydlony pęd do przodu. A jeżeli masz takie otoczenie, no to ty w tym kierunku chcesz zmierzać, a to cię ściąga coraz bardziej, to tak jakby ten, ten um, rumak galopował przez grzęzawisko. No prędzej czy później w tym grzęzawisku utonie. Także to jest bardzo ważne, i to jest związane nie tylko z takim szczęśliwym życiem, spełnionym życiem, tralala, jakimś bujaniem w obłokach, spełnianiem wszystkich swoich marzeń i, pra i pragnień, ale od tego zależy również wypełnienie Twojej misji i Twojego powołania tutaj na Ziemi. Tylko z tą energią jesteś w stanie zrealizować te cele, które chce zrealizować Twoja Dusza Wyższa. W takim bagienku to jest niemożliwe, ponieważ w takim bagienku to ty nawet tej Twojej duszy. Nie odczujesz, bo te wibracje są zbyt niskie. Te szare, brudne wibracje blokują całkowicie połączenie z Twoją duszą, a co dopiero mówić o tym, żeby wypełnić cele czy misję Twojego powołania. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardzi.